Proszę Państwa, jest... Tak, kamera nie pokazuje. Proszę Państwa, tak, jesteśmy właśnie na pokazie Plicha w basenie. Proszę pokazać Plicha w basenie. I tylko u nas prawdziwe kulisy pokazu Plicha. Naprawdę prawdziwe kulisy. Dziękuję. Jak się pan czuje? Mówię po angielsku? No, nie. Też nie? No, sorry. Panie, proszę, proszę, do przodu, proszę, panie operatorze. Tu się bawią celebryci. Generalnie przypomina to trochę kuchnię Ikei. Nie wiem, czy państwo kiedyś byli w barze Ikei. Tak mniej więcej to wygląda. Tutaj sobie można zjeść jakieś szybkie zupki, czy coś, winko oczywiście. Czy czuje się pan hipsterem? Ja? Tak, ponieważ spełnia pan zasadę czapeczki, nawet w pomieszczeniu i szaliczka. Znaczy ja ogólnie wymyśliłem hipsterstwo w Polsce, więc... Pan wymyślił? Bo to jest pani, która tak naprawdę bardzo by chciała kiedyś stanąć na ściance i pozować, ale niestety nie może i tylko patrzy, jak ludzie pozują, tak? Czasami występuje też. Gdzie pani występuje? Na pokazach fryzjerskich. Pani jest fryzjerką, czy pani obcinają włosy? Na pokazach fryzjerskich. No to ostatni pokaz chyba nie wyszedł. Czemu? Oczywiście prawdziwy hipster musi mieć zbity telefonik, widzicie? A nie, bo to był taki styl lata 60. trwała mojej babci i w ogóle, tak? Nie, no to bardzo dobrze, pewnie wygrał. Oczywiście. Które pan winko już pije? Nie mam pojęcia, z piąte. Prawdziwy hipster wbija na imprezy i spija alkohol. Przepraszam, mam tylko pytanie. Jesteśmy na żywo, właśnie łączymy się. Proszę Państwa, jak się bawi największy oszust Czwartej Rzeczpospolitej? Właśnie obmawiam, jak sponsorować pokaz najmłodszego polskiego projektanta, jaki jest, no. Bo firma będzie sponsorować jego pokaz. Oni tak naprawdę obmawiają, jak bardziej będzie wiarygodnym w oszukiwaniu, że jest milionerem. Nicole Kidman na żywo. Przyjechała do Polski. Z Australii, prosto, była w Australii na urodzinach. Pani powie, czy występ w najnowszym filmie? Jak pani ocenia występ w najnowszym filmie? W najnowszym filmie, w słowem o Grace Kelly. Tak. Będę tam po prostu fantastyczną kobietą. Naprawdę, warto jest, to... Jest Oscar? Będzie Oscar? Będzie Oscar na pewno, bo po prostu ja uwielbiam Grace Kelly i moim zdaniem ta rola jest po prostu na 100% pasująca do mnie. Skręćmy tutaj puste kieliszki. Pokażmy, jak chleją celebryci. Pokażmy. Proszę Państwa, alkohol się leje strumieniami. Wszyscy tutaj pod stołem. Schowajcie tą panią. Good morning, my name is Konstanty. Welcome. No, you can't. Okej. Zaraz bym ich przywalił. Tu są jakieś tacy mało znani ludzie. Proszę Państwa, na tym polega impreza celebrycka, że generalnie jest trzy znane osoby są, a reszta to nie wiadomo, kto to jest. To jest Magda Gessler? Przepraszam. Pani Magdo, mogę jedno pytanie zadać? Proszę bardzo. Czy grywał pan kiedyś w Star Treku? Nie grywałam, ale jestem z tym kojarzony. Czy będzie pani dalej współpracować z TVN-em? Czy będę współpracować z TVN-em? I pan co, pan mnie myli z kimś? Jak to? Z kim? Nie jestem Magdą Gessler. Nie jest pani... Naprawdę? Wykopana. Pani powie szczerze, jak pani się czuje z tak imieniem jak Ela? Dlaczego pan uważa, że jest takie beznadziejne? No jak pani się czuje na przykład, jak mówią na WF-ie, Elżbieta! Nie wiem, nie chodzę na WF! Dzień dobry. Dzień dobry. Czuje się pan trochę jak pingwin? A na drugie jak pani ma, niech zgadnę, Kunegunda? Brydać mogę dać. Na przykład Magda Gessler złamała nogę i powiedzieli, że pani ma być jej zastępczynią. To pojechałabym do szpitala, żeby zrobić jej, wie pan, takie łupki, założyła jej na nóżkę, pomasowała, natomiast nigdy bym nie była jej dublerką. Nie wie pani, co pani traci. Jestem jedyna w swoim rodzaju, proszę to zapamiętać, jestem jedyna w swoim rodzaju i nie... Ale Magda Gessler ma więcej pieniędzy. To mnie kompletnie nie interesuje. I po co pani latarka? Bo tam światła nie ma. A no tak, ja mam nadzieję, że swój płaszcz znajdę, dziękuję. Ja chciałam powiedzieć tak, my bawimy się jak damy, jak nie damy, to się nie bawimy. Milioner, kupił tą koszulkę w lumpek, zaraz zobaczymy metkę. Co to za metkę? Gucci,
i 10 tysięcy złotych. Proszę Państwa, Pull and Bear. Do widzenia. To jest twój koniec, Piotrze Kaszubski. Jestem Newman, mafia po ciebie przyjdzie. Pani parcie na szkło, czy nie? Raczej nie właśnie. Jak przychodzi paparazzi, czy coś ma robić? Tak, i przychodzi jakiś fotograf i chce pani zrobić zdjęcie, to pani co? No jeżeli chcę uprzejmie poprosić, żeby zrobić zdjęcie, to oczywiście, że zrobię, ale nie mam takiego parcia, że pójdę nasikam na środek, żeby tylko, że po to, żeby mi zrobił zdjęcie. A szkoda, myślałem, że będzie... Szkoda. Myślałem, że panią namówię. Ale może jeszcze mnie natchnie. Proszę pamiętać o mnie. Dziękuję bardzo. Jak pan się nazywa? Konstanty Kwas. Tylko chodzi często pani do Biedronki? Rzadko, bo jestem studentem, także finanse są dla mnie bardzo istotne. Przecież nie ma nic tańszego niż Biedronka. Lepiej nie jeść, jedzenie jest dla słabych. Przepraszam? Mówię, że lepiej nie jeść, bo jedzenie jest dla słabych. Ale jak tak patrzę na panią, to pani chyba nie odmawia sobie jedzenia. Przepraszam, Robert, jedno pytanie do niezależnych mediów, mogę? Tutaj kolega kręci, proszę pomachać, ukryta kamera. Jak oceniasz imprezę? Super, a najlepszy był ten fałszujący pan, ale nie, on dobrze śpiewał. Czy nie uważa pan, że wszystkie te modelki wyglądają tak samo? Wie pani co? Wtedy już stałem przy barze, bo czekałem, aż dadzą wino, bo nie chcieli przed pokazem dać. Jak pani ocenia DJ-a? DJ-a? Jest genialny. Jest gejem? Nie, ale jest czarny, co oznacza, że puszcza dobrą muzę. Albo ma dużego. Możliwe, ale jeszcze tego nie wiem. Ale poczekamy do końca imprezy. No, możemy się dowiedzieć. Albo ja, albo on. To zobaczymy. Nie, no dobra, nigdy nie wiadomo, o której orientacji jest. W Warszawie nigdy nic nie wiadomo, więc albo ja się dowiem, albo ty się dowiesz. A chciałaby się pani rozebrać do Playboya? A pan? Ja znam Marcina Mellera. I co z tego? Bo on już nie pracuje w Playboyu. Podsyłałem... Tak, rozbierał. Nie, bo podsyłałem takie kobiety jak pani, więc go zwolnili. Aha. Ja wezmę tą kurtkę. Nie, bo nie ma pan numerka. Bo mi się zgubił. I co wtedy robimy na przykład? Płaci pani 50 zł za numerek zgubiony i szuka pan sobie kurtki. Bądź określa, w jakiej... To i tak, wyobraźcie sobie, jest celebryta, wydał za kurtkę 1000 zł i ja daję 50 zł i mam kurtkę normalnie za tysiaka. No proszę państwa, dobry deal. Ile płacić? 50 zł. Dobrze, to jest moja kurtka. Bo... I'm going, so goodbye. Thank you very much, yeah. High five! To się pewnie grałem z DJ-em, więc nie ma co czekać. Z państwem też się żegnam. Dziękuję, do widzenia.